Nie uważa pan, że bardziej Konfederacji szkodzi dzisiaj Grzegorz Braun ze swoimi prorosyjskimi wypowiedziami, a nie wolnościowcy? To się rozbija o interpretację wypowiedzi Grzegorza Brauna, bo rzeczywiście można je interpretować w bardzo niekorzystny dla niego sposób. Większość osób tak interpretuje. Kiedyś większość ludzi myślała, że Słońce kręci się wokół Ziemi. To nie znaczy, że tak było. Więc bym był daleki od stwierdzenia, że... A pan ma wątpliwości co do antyrosyjskich wypowiedzi Grzegorza Brauna? Ma pan wątpliwości co do słów, które on publicznie wypowiadał i akcji, które robił? Gdybym z Grzegorzem Braunem na każde zdanie miał dokładnie ten sam temat, to byśmy byli w jednej partii. Natomiast jesteśmy w dwóch różnych partiach i to nie bez powodu jesteśmy w dwóch różnych partiach, ponieważ nie we wszystkim się ze sobą zgadzamy. To w takim razie, czy pana zdaniem Grzegorz Braun powinien być na listach wyborczych Konfederacji, tak czy nie? To Grzegorz Braun będzie na listach wyborczych Konfederacji i gdybym twierdził, że Grzegorz Braun szkodzi nam jako Konfederacji i jego, nie wiem, wyrzucenie by nam pomogło, to pewnie bym do tego dążył. Natomiast no, nie dążę do tego, jest to jeden z trzech filarów Konfederacji.